Cześć, siemanko, tu Sylwia od norweskiego z Mestera. A dzisiaj mam zamiar opowiedzieć Wam trochę o norweskiej wymowie, a konkretniej o stum g, czyli o takim g, którego się nie wypowiada. Kiedy to ma miejsce? Już Wam opowiadam. Sytuacja numer 1 to wtedy, kiedy nasze słowo, najczęściej przymiotnik, kończy się na i plus g. Jak w tych oto wyrazach. Fotti, fotti, czyli biedny, ubogi, bądź też vikti, vikti, czyli ważny. Numer 2. To wtedy, kiedy nasze słowo, nasz przymiotnik kończy się na l i g. Jak w tych oto słówkach. Farli, farli, czyli niebezpieczny, bądź też, pewnie Wam już znane, wąskli, wąskli, czyli trudny. G nie wypowiemy także w sytuacji numer 3, czyli wtedy, kiedy na początku słowa pojawia się zbitka G plus J, jak w tych oto czasownikach. Jespe, jespe, czyli ziewać, bądź też jette, jette, czyli zgadnąć. I na koniec G nie wypowiemy także, kiedy w środku słowa pojawia się taka zbitka L plus G. I mam dla Was dwa przykładziki w przykładzie numer 4. Jak? Selle, selle, czyli sprzedawać, bądź też fölle, fölle, czyli podążać za czymś, coś śledzić. Ok, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, jakie inne przykłady z niemym G przychodzą Wam do głowy. Urozmaicimy tutaj to nasze słownictwo. A ja dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się tradycyjnie za tydzień i zapraszam Was na kursy norweskiego. Cześć! Pojawia się zbitka.